sportowe emocje zaprasza Orlen, sponsor programu. Przed piątym etapem z Kopiapo do Antofagasty wśród motocyklistów pełne napięcie. Wszyscy zawodnicy powtarzają, że będzie ciężko, więc ja jestem przygotowany na to, że będzie bardzo ciężko. Na telewizyjnych ujęciach z helikoptera wszystko wygląda pięknie, lecz prawdziwa jazda to męka. Tym większa, że zawodnicy wyruszyli w najbardziej nieprzyjazny człowiekowi rejon naszego globu, chilijską pustynią Atacama, by zmagać się z kamienistymi szutrami, przypominającymi konsystencją mąkę feszfeszami i wyschniętymi od 120 tysięcy lat rzecznymi korytami, a także wspinać się na wysokość 3000 metrów nad poziomem morza. Atacama dała zawodnikom to, czego mogli się spodziewać. Dzisiaj było bardzo dużo kamieni, cały czas wyschnięte rzeki. Taki niemiły odcinek, bo wpadaliśmy w można powiedzieć, takie wyrwy, erozje. W przypadku Polaka wyboiste kamieniste szlaki stanowią problem z powodu niedawnego urazu kręgosłupa. Odczuwam niestety kontuzję. Myślałem, że powinno być wszystko dobrze, a niestety trochę mój organizm przez to słabnie i jestem trochę wolniejszy. Po odcinku Przygoński znajduje się na 24 pozycji, lecz na Atacamę narzekali też zawodnicy znajdujący się wyżej w klasyfikacji. Wysuszyłem się, więc byłem zmęczony i skołowany. Jechałem w potwornym kurzu za innymi motocyklami. Nienawidzę feszfeszu, więc bardzo się zmęczyłem. Przewidywania Kuby Piątka o ciężkim etapie nie sprawdziły się tylko do pierwszego tankowania. Po tankowaniu nadeszło to, na co czekali wszyscy, czyli bardzo ciężka trasa, bardzo już wyryta przez poprzednich zawodników. Dużo feszfeszu, cały czas się kurzyło. W generalce wciąż prowadzi dwóch faworytów, Joan Barreda przed Markiem Comą. Mylne okazały się informacje o zaginięciu na trasie kierowcy Marka Dąbrowskiego. O godzinie 14.32 zawodnik Orlen Teamu miał awarię. Prawdopodobnie urwał na kamieniu półoś, lecz po pewnym czasie auto ruszyło. W chwili zamknięcia programu Dąbrowski wciąż znajdował się na trasie. Na czwartym miejscu w generalce jest Krzysztof Hołowczyc. O, trudny OS. Nie lubię takich OS-ów, kiedy się człowiek trzęsie, nie można dojść do ładu z organizmem. Chcę jak najszybciej o takich OS-ach zapominać. W rajdzie od wielu etapów prowadzi Nasser Al-Attiyah. Na szóstym etapie zawodnicy wciąż będą się zmagać z bezlitosną Atacamą, nawet jeśli niektórzy z nich mają już jej zupełnie dość. Czy marzę o dniu przerwy? Marzę o końcu zawodów. Emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.